Tak? Zaczynamy? Tak. Hare Krishna. Przygotowałem dzisiaj kilka wersetów. To znaczy, Krishna je przygotował. Ja tylko wyciągnąłem z Bhagavad Gita kilka wersetów z czwartego rozdziału, który nazywa się Wiedza Transcendentalna. Poczynając od rozdziału, od wersetu 36. Yajyatvana punarmoham. Evam yasyasi pandava. Yena bhutani asheshani. Drakshyasya atmani adho mayi. I teraz słowo w słowo. Yat. Co? Gyatva. Wiedząc. Na. Nigdy. Punar. Znowu. Moham. Złudzeniu. Ewam. W ten sposób. Jasiasi. Pójdziesz. Pandava. O synu Pandu. Jena. Przez które. Bhutani. Żywe istoty. Asheshani. Wszystkie. Drakshyasi. Zobaczysz. Atmani. W duszy najwyższej. Adhau. Czyli innymi słowy. Mai. We mnie. A kiedy zdobędziesz prawdziwą wiedzę od duszy samozrealizowanej, nigdy ponownie nie ulegniesz złudzeniu, gdyż dzięki tej wiedzy zrozumiesz, że wszystkie istoty są jedynie częścią najwyższego, czyli innymi słowy należą do mnie. Przeczytam od razu następne kilka wersetów, bo to jest wszystko razem, dotyczy jednego tematu. Werset zaraz następny, 36. Nawet gdybyś był uważany za największego spośród wszystkich grzeszników, to jeśli zajmiesz miejsce w łodzi wiedzy transcendentalnej, będziesz w stanie przepłynąć ocean nieszczęść. Tak jak płonący ogień obraca w popiół spalone drewno, tak też Arjuna czyni ogień wiedzy, spalając na popiół wszystkie reakcje czynów materialnych. I ostatni z tej sekwencji wersetów. Nie ma nic bardziej wzniosłego i czystego w tym świecie nad wiedzą transcendentalną. Wiedza taka jest dojrzałym owocem wszelkiego mistycyzmu. A kto osiągnął dojrzałość w praktyce służby oddania, z biegiem czasu zaczyna rozkoszować się tą wiedzą w sobie samym. I teraz przeczytam znaczenie do pierwszego z tych wersetów, jakie napisał Śrila Prabhupada. Kto otrzymał wiedzę od duszy samozrealizowanej, czyli osoby, która zna prawdziwą postać rzeczy, ten wie, że wszystkie istoty są cząstkami najwyższej osoby Boga, Pana Śrila Kryszny. Złudzenie egzystencji oddzielnej od Kryszny nazywane jest mają. Niektórzy myślą, że nie mamy nic wspólnego z Kryszną, że tylko Kryszna jest wielką osobistością, że Kryszna jest tylko wielką osobistością historyczną. Absolutem zaś jest bezosobowy Brahman. W rzeczywistości, jak informuje o tym Bhagavad Gita, bezosobowy Brahman jest osobistym blaskiem Kryszny, najwyższej osoby Boga, który jest przyczyną wszystkiego. Brahma Samhita wyraźnie oznajmia, że Kryszna jest najwyższą osobą Boga, przyczyną wszystkich przyczyn. Nawet miliony inkarnacji są jedynie jego różnymi ekspansjami. Ekspansjami Kryszny są również żywe istoty.
Filozofowie Majawadi błędnie myślą, że Kryszna traci swoją oddzielną egzystencję w wielu swoich ekspansjach. Myśl taka z natury jest materialna. W tym materialnym świecie zdobyliśmy doświadczenie, iż rzecz, która została rozdzielona na części, traci swoją pierwotną tożsamość. Filozofowie Majawadi nie potrafią zrozumieć tego, że absolut oznacza, że 1 plus 1 równa się 1. 1 minus 1 również wynosi 1. Tak jest bowiem w przypadku świata absolutnego. Z braku dostatecznej wiedzy o nauce absolutu jesteśmy teraz w złudzeniu i teraz myślimy, że jesteśmy oddzieleni od Kryszny. Chociaż jesteśmy oddzielnymi cząstkami Kryszny, to jednak nie jesteśmy od Niego różni. Różnice cielesne pomiędzy żywymi istotami są małe i nie są czymś rzeczywistym. Zadaniem nas wszystkich jest zadowolenie Kryszny. Jedynie z powodu Mayi Arjuna myślał, że okresowy, cielesny związek z krewnymi był czymś ważniejszym od jego wiecznego, duchowego związku z Kryszną. Cała nauka Bhagavad Gita zmierza do tego wniosku, że żywa istota, jako jego wieczny sługa, nigdy nie może zostać oddzielona od Kryszny, a jej wrażenie bycia tożsamością samodzielną, niezwiązaną z Kryszną, nazywane jest Mayą. Żywe istoty jako oddzielone cząstki Najwyższego mają pewien cel do spełnienia. Zapomniawszy o tym celu, od czasów niepamiętnych przebywają w różnego rodzaju ciałach, jako ludzie, zwierzęta, półbogowie itd. Przyczyną tych różnic cielesnych jest zapomnienie o transcendentalnej służbie dla Pana. Kto jednak angażuje się w taką służbę poprzez świadomość Kryszny, ten od razu zostaje od tego złudzenia uwolniony. Czystą wiedzę można otrzymać jedynie od bona fide mistrza duchowego i w ten sposób uchronić się przed złudzeniem, jako że żywa istota jest równa Krysznie. Doskonała wiedza oznajmia, że najwyższa dusza, Kryszna, jest najwyższym schronieniem dla wszystkich żywych istot. A porzucając to schronienie żywej istoty, pod wpływem energii materialnej ulegają złudzeniu, odnosząc wrażenie, że posiadają oddzielną tożsamość. Wskutek tego w różnym stopniu utożsamiają się z materią, zapominają o Krysznie. Kiedy jednak takie ulegające złudzeniu żywe istoty osiągną świadomość Kryszny, oznacza to, że znajdują się na ścieżce do wyzwolenia. Potwierdza to Bhagavatam, który mówi, że wyzwolenie jest równoznaczne z osiągnięciem swojej konstytucjonalnej pozycji wiecznego sługi Kryszny, w nawiasie, czyli świadomość Kryszny. Jeszcze raz przeczytam same wersety. A kiedy zdobędziesz prawdziwą wiedzę od duszy samozrealizowanej, nigdy ponownie nie ulegniesz złudzeniu, gdyż dzięki tej wiedzy zrozumiesz, że wszystkie istoty są jedynie częścią Najwyższego, czyli innymi słowy należą do mnie. Nawet gdybyś był uważany za największego spośród wszystkich grzeszników, jeżeli zajmiesz miejsce w łodzi wiedzy transcendentalnej, będziesz w stanie przepłynąć ocean nieszczęść. Tak jak płonący ogień obraca w popiół spalony drewno, tak też Arjuna czyni ogień wiedzy, spalając na popiół wszystkie reakcje czynów karmicznych. Nie ma nic bardziej wzniosłego i czystego w tym świecie nad wiedzę transcendentalną. Wiedza taka jest dojrzałym owocem wszelkiego mistycyzmu. A kto osiągnął dojrzałość w służbie, w praktyce służby oddania, z biegiem czasu zaczyna rozkoszować się tą wiedzą w sobie samym. Hare Krishna. Namo Vishnu Paraya Krishna Krishna Yama Tadashi Yama Bhakti Chara Swami Param Sintra Chita Suprana Tavaira Vinara Sabhutyam Prabhupada Veda Pramadhi Chara Param. Więc wiedza transcendentalna została opisana przez Krysznę jako największy skarb, jaki możemy zdobyć w tym świecie. Transcendental knowledge was described by Krishna himself as the most precious, valuable skarb, treasure we can find in this world. W momencie, kiedy przyjdzie nasz czas opuszczać nasze ciało, kiedy przyjdzie czas naszej śmierci, nie będziemy w stanie zabrać ze sobą z tego świata nic. When the time of our death will come, we will not be able to take anything from this world with ourselves.
ale jedyna rzecz, jaka pójdzie z nami dalej, to będzie nasz stan świadomości i nasza wiedza transcendentalna, bo również niematerialna. Ta materialna zostanie tutaj. The only thing that we will take with us will be the state of our consciousness and also transcendental knowledge that we got. Dlatego musimy wiedzieć, że ta wiedza, o której mówi Krishna, jest skarbem, której wartości, którego skarbem nie jesteś, którego wartości nie jesteśmy w stanie nawet oszacować. That's why it is a treasure that is so valuable that we could not even estimate its value. Czego dotyczy ta wiedza transcendentalna? What is the subject of this knowledge? Więc ta wiedza transcendentalna jest bardzo rozległa, ale zaczyna się od zrozumienia aham brahmasmi. Jestem duszą. That's a very wide area, but it begins with simple understanding aham brahmasmi and the spirit soul. Oznacza to, że nie jestem tym ciałem, nie jestem tym workiem ze skóry, kości i tych wszystkich wnętrzności, które są w środku. It means I'm not this body. I'm not this complete set of all these elements. Dlaczego ulegamy złudzeniu, że jesteśmy tym ciałem? Dlatego, że jesteśmy w kontakcie, my dusze, żywe, świadome istoty, jesteśmy w kontakcie z elementami materialnymi i pragniemy nad nimi dominować. Why we get into this illusion? Because we are in contact with material elements and we have a strong desire to control them. To jest zupełnie naturalne, że to, co jest wyższe, kontroluje, czy chce dominować nad tym, co jest niższe. Natural state is that something that is higher could control something that is lower. Krishna opisuje, że żywe istoty są jego paraprakriti, wyższą energią. Krishna describes that living entities are paraprakriti, paraprakriti, higher energy, is higher energy. Natomiast elementy materialne, takie jak ziemia, woda, ogień, powietrze, eter, to co możemy dotknąć, poczuć, powąchać, to jest niższy rodzaj energii Kryszny. And all these other energies that we can sense, like earth, water, fire and so on, it is a lower energy. A więc energia wyższa, my jesteśmy świadomi. So higher energy living entities are conscious. Przede wszystkim jesteśmy świadomi swojego własnego ciała. First of all, we are conscious of A te przedmioty nie są świadome ani siebie samych, ani otoczenia. None of these things are conscious, even itself or the whole neighborhood. W jednej słynnej książce Śrila Bhaktivinoda, Jaiva Dharma, Śrila Bhaktivinoda daje bardzo ciekawy przykład, w jaki sposób dusza zostaje uwarunkowana. Gives an example in which way a living entity becomes in conditioned state. Przykładem jest woda. Naturą wody, dharmą wody jest płynność. If we get water as an example, the nature of the water is liquidity. How to say liquidity. Natomiast kiedy woda wejdzie w kontakt z bardzo niską temperaturą, zmienia się w lód. And when the water is treated with very low temperature, it changes into ice. Tak. Ktoś może powiedzieć, o, tu widzę lód. Na przykład na Antarktydzie jest mnóstwo lodu i wydaje nam się, że ten lód jest zupełnie odrębnym przedmiotem, że ma niezależną egzystencję. Someone can say, oh, here is an ice, like in Antarctic, but it seems to be something different with independent existence, but it is actually, it is still connected to water. Kiedy tylko ustąpiłaby ta niska temperatura, ten lód odzyskałby swoją pierwotną naturę wody. When the very low temperature was, out and again the ice will take
its original form of water. Więc to samo zjawisko zachodzi z nami. Jesteśmy zupełnie duchowymi cząsteczkami, ale które są w kontakcie z elementami materialnymi i nabraliśmy w ten sposób nowej natury. So, in the same way, we as spirit souls, we are in contact with material elements and by concentrating on them, but we got another, we took another nature. W tym uwarunkowanym stanie, kiedy myślimy, że jesteśmy tymi ciałami, że jesteśmy mężczyznami, kobietami, Hindusami, Polakami, Amerykaninami. Cały czas przybieramy fałszywe tożsamości. To się nazywa ahankara, czyli fałszywe ego. Lekarstwem na to fałszywe ego, lekarstwem na nasze wyzwolenie jest właśnie to, co Krishna mówi w pierwszym wersecie. The medicine for us to go back to our nature is what Krishna says in the first verse today. Tym lekarstwem jest wiedza transcendentalna. This medicine is transcendental knowledge. Więc Śrila Prabhupada daje tutaj definicję, czym jest iluzja, czym jest maja. Więc kiedy myślimy, że coś posiada odrębną od Kryszny egzystencję, when we think that something has independent existence from Krishna, it is maya. Więc na tej planecie jest mnóstwo osób, które w ogóle nie myśli o Bogu, które w ogóle nie myśli o Absolucie. On this planet there are plenty of people who never think of God and absolute truth. I swoją egzystencję, swoje życie rozpatrują wyłącznie ze swojej własnej perspektywy. And they consider their own life only from their own perspective. W taki właśnie sposób kontynuujemy naszą iluzję. In this disconnected way we continue our existence. Ale czasami Krishna przysyła swoich reprezentantów do tego świata. But sometimes Krishna sends his representatives to this world. Więc jego boska miłość Śrila Prabhupada, tam jest zdjęcie z tyłu, żeby spełnić pragnienie swego mistrza duchowego, in order to fulfill the strong desire of his spiritual master, ale Śrila Prabhupada, udał się na zachód i stworzył to towarzystwo, Międzynarodowe Towarzystwo Świadomości Krishna. He went to the West and he created this International Society for Krishna Consciousness. I Śrila Prabhupada był tą osobą, która przekazała nam tą wiedzę transcendentalną praktycznie po raz pierwszy. And Śrila Prabhupada was the person who practically the first time in the history gave us this transcendental knowledge. Więc są w tym świecie różnego rodzaju religie, każdy z nas się z nimi spotkał, ale ja osobiście po raz pierwszy w życiu od Śrila Prabhupady dowiedziałem się, że nie jestem tym ciałem. We experienced a lot of different religions in our lives. We have such experience, but from Śrila Prabhupada, first time in my life, I get to understand that I'm not this body. Tak naprawdę jest to bardzo proste do zrozumienia. Ale potrzeba było, żeby on przyszedł i to powiedział. It is really simple to understand it, but it was necessary that he had to come and tell this. Być może niektórzy z was znają, jest taka słynna bajka Andersena, Nowe szaty cesarza. There is a very well-known bajka. Fairy tale. By Christian Andersen, new clothes of the king. Of the king, tak. No więc była taka sytuacja, że królewski krawiec zawsze starał się robić jak najlepsze szaty dla
swojego króla i któregoś dnia przyniósł mu szaty przezroczyste. Niewidoczne. Royal Taylor was making an offer very handsome, very nice clothes for the king. And one day he presented him something that was not visible. Król oczywiście nie zobaczył tych szat, ale nie chciał wyjść na głupka, więc powiedział temu krasnoludowi: ale może one są piękne, wspaniałe. To powiedz, dlaczego? No, te szaty były niewidoczne. Ich tak naprawdę nie było, prawda? Ale krawiec mówi: daję ci tutaj niewidzialne szaty. Takich nikt nie ma. On powiedział, że to są lepsze szaty takie, że ten, kto się nie nadaje do swojego zawodu, to ich nie może zobaczyć. O, tego nie widziałem. And the tailor said it is a very magic, beautiful cloth. And a person that is, it is not fit to the position he takes cannot see it even. So the king thought, oh wow, I should not tell him I don't see anything. So the king said, oh, they are very nice. No więc król założył na siebie te szaty, których tak naprawdę nie było, i pokazał się publicznie nagi. So the king didn't want to say I cannot see them, so he just had to ubrać. He put it on. He put all of them, and he went to the outside, public. Actually naked. Oczywiście wszyscy zgromadzeni ludzie, nikt nie mógł powiedzieć, że prawda, każdy bał się, że straci głowę, więc każdy podziwiał nowe szaty cesarza. All the people were afraid of king of the king, so that they could see that he is naked, but no one was brave to say it openly, but then a very small child was Tak, właśnie, teraz to muszę powiedzieć po polsku, że dopiero jedno dziecko w tłumie powiedziało, się zapytało mamy, ależ on jest przecież nagi. To dziecko powiedziało oczywistość, o której wcześniej nikt bał się nawet pomyśleć. Wszyscy bali się nawet o tym pomyśleć. This child said what was the truth. But everyone was afraid to say so. Więc podobna jest sytuacja z nami, uwarunkowanymi duszami w tym świecie. It's a similar situation with us, conditioned souls inside this world. Kiedy acharya, tak jak Śrila Prabhupada, mówi, nie jesteś tym ciałem, wszystko jest to dla nas oczywiste. When acharya says, you are not this body, it becomes something obvious for us. Ale gdyby nie jego książki, gdyby nie jego nauczanie, cały czas myślimy w kategoriach cielesnych. But if not by his mercy, by his books, by his preaching to us, we would always think in bodily categories. Tak, myślimy, że jesteśmy Polakami, Hindusami, Amerykaninami, Niemcami. And still again, we would think we are German, we are Polish. Jesteśmy biali, albo żółci, albo czarni, albo czerwoni. Myślimy, że jesteśmy lekarzami, ślusarzami, taksówkarzami, mężczyznami, kobietami, a nie jesteśmy żadną z tych identyfikacji. Czysta dusza przyjmuje nowe role, tak jak aktor, który gra na scenie teatralnej. Pure soul takes so many roles, like an actor playing in a drama. Mam w tym życiu określoną matkę, ojca, żonę, ale w poprzednim miałem innych. In this life I've got particular mother, father, grandmother, grandfather and so on, but in the previous life I had another set. I żeby wyleczyć się z tego złudzenia, z tej Mai, musimy przyjąć wiedzę transcendentalną od właśnie takiego mistrza duchowego, jak Śrila Prabhupada. To get out of Maya, we should
accept, we should take transcendental knowledge from self-realized person, from the acharya. Wiedzy transcendentalnej nie nauczają na całym świecie, na żadnym uniwersytecie. Transcendental knowledge is not received in any universities on the world. Jedynie poprzez system parampara, sukcesji uczniów, ta tajemna wiedza transcendentalna dochodzi aż do naszych czasów, aż do nas, od samego Pana Kryszny. Only by unbroken disciplic succession his transcendental knowledge gets from the master to the disciple, to the disciple, to the disciple, up, even up to our today times. Ta wiedza transcendentalna jest w stanie zmienić życie najgorszego nawet grzesznika. This transcendental knowledge has so much power that it could change the life even of the most fallen sinner. Czyli nas. That means us. Dlatego, że w przeszłości każdy z nas popełnił już każdy możliwy grzech. Because in the past, every one of us committed every possible sin. Więc jeżeli zajmiemy miejsce w łodzi wiedzy transcendentalnej, tak to Krysza mówi, będziemy w stanie pokonać tą i ocean materialnych nieszczęść, w jakim teraz się znajdujemy. If you get into the boat of transcendental knowledge, as Krishna says, you can by entering this boat, you can Ktoś może powiedzieć. Go across the ocean of material illusion. Ktoś może powiedzieć, ale dlaczego mam osiągać wyzwolenie? Mi tu jest dobrze. Someone can say, why should I think about liberation? Liberation. I'm happy here. Wedy porównują tą egzystencję materialną czasami do oceanu albo do płonącego lasu. Vedas says that material existence is like an ocean, unlimited ocean, or a burning forest. Niezależnie od tego, jak dobrą mamy karmę, there's no matter how good karma do we have now. Niezależnie od tego, ile mamy pieniędzy, it is not independent how many money do we get. Każdy z nas się starzeje. Everyone of us gets older. Każdy z nas choruje. Everyone of us gets sick. I każdy z nas kiedyś stanie wydać się ten ostatni oddech. And finally, everyone of us at a moment of time will make the last breath. Yes. Wtedy wszystko zostawimy tu, za wyjątkiem naszej świadomości, która pójdzie z nami. Everything will be still there, except of our consciousness will go with us. Więc następny werset mówi pięknie, że ta transcendentalna wiedza, którą może studiować, poznawać nawet najgorszy grzesznik, spala reakcje karmiczne, tak jak ogień spala na popiół drewno. And the next verse says that just like fire burns wood into ashes, this transcendental knowledge has so great power that burns our material contaminations into ashes. Tak więc, a jeszcze tutaj nawiązując, Garuda Purana, w Garudzia Puranie jest dyskusja pomiędzy Panem Wisznu i Garudą, jego nosicielem, ptakiem. There's a discussion between Garuda and Lord Vishnu in Garuda Purana. I Pan Wisznu mówi, że nawet po milionach wcieleń wytworzona karma, reakcje karmiczne nie przepadają. And Lord Vishnu says that even after millions of births, millions of lives, embodiments, yes, all these materials, material reactions still exist. Niezależnie od tego, jak pobożni będziemy w tym świecie, jakimi dobrymi ludźmi będziemy, no będziemy musieli rodzić się ponownie. No matter how pious we will be, we will
Dlatego Kryszna zdradza tutaj wielki sekret. Mówi, że dzięki wiedzy transcendentalnej będziemy w stanie spalić te karmiczne reakcje, zarówno te, które mają dopiero nadejść, jak i te, które odbieramy teraz. By this transcendental knowledge, by cultivating this knowledge, we can burn all these reactions into zero, into ashes. Jest taka historia się wydarzyła kiedy Śrila Prabhupada był obecny na tej planecie. When Śrila Prabhupada was personally present at this planet, such story appeared. Jeden z jego uczniów dowiedział się, że jest bardzo poważnie chory na raka. One of his disciples got to know that he's very seriously sick on cancer. I prosił Śrila Prabhupada, żeby dał mu tak zwany Babaji Vesha. Babaji Vesha to jest przyznać porządek życia Babaji, osoby bardzo wyrzeczonej. And he asked Śrila Prabhupada to give him Babaji Vesha, just to take the life of Babaji. Ten Bhakta zamieszkał, nie wiem czy w Mayapur, czy we Vrindavan, i poświęcił się wyłącznie intonowaniu Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. This devotee stayed at Holy Dham and he built his last time just only to chant Hare Krishna Mahamantra. I co się stało? And what happened? Krishna, widząc, że ten Bhakta jest taki zadedykowany, wyleczył go. And what happened? Krishna saw that devotee is really serious and he is seriously engaged, dedicated to his holy names, and Krishna cured him. Więc ten człowiek został wyleczony z nowotworu złośliwego. Niestety wtedy stracił swoją determinację. And that devotee was completely cured from the cancer. But what happened when the cancer was cured, he lost his determination. Przestał intonować, podjął materialne życie, he took material life again, bo był zdrowy. Because he was so-called zdrowy. Healthy. Więc Śrila Prabhupada powiedział, że już nikomu więcej nie da Babaji Vesha. Śrila Prabhupada has said, I'll never again give Babaji Vesha to anyone. Ale dlaczego ja to mówię? Dlatego, że w tym znaczeniu Śrila Prabhupada tłumaczy, że wiedza transcendentalna, pełnienie służby oddania, uwalnia z reakcji karmicznych tak zwanych a priori i a posteriori, czyli tych, które mają dopiero nadejść i tych, które już się objawiły. I was telling this story because here Śrila Prabhupada says that transcendental knowledge burns into ashes not only karmic reactions from the past, but also this a posteriori, so not yet fructified. Yeah. Te, które jeszcze nie przyniosły owoców. Także wiemy z nauczania Śrila Prabhupady, że jeżeli przeznaczone mi było jakiś bardzo poważny wypadek, to być może tylko zwichnę nogę. Śrila Prabhupada taught us that if I had to get a very serious accident in my life, for example, just to lose my leg, now maybe it will be diminished that I, for example, hurt myself a little bit. Więc wszystkie cierpienia bhakty są zredukowane do takiego stopnia, że przyjmujemy to jako lekcję, ale pozwala nam to kontynuować naszą służbę oddania. So the devotee understands that when he performs devotional service of love, anything wrong or bad that will happen, it is by unlimited mercy of Krishna, it is just diminished in such a way that not to jak to powiedzieć, nie zmniejszyć,
not to, żeby nie, not to stop our service for Krishna. Także w tym ostatnim wersecie, który czytałem, Krishna mówi, że nie ma w tym świecie nic bardziej wzniosłego, nie ma większego skarbu niż wiedza transcendentalna. Krishna says in this world there is nothing more valuable than transcendental knowledge. Wiedza ta jest dojrzałym owocem wszelkiego mistycyzmu. It is fruit of whole mysticism. Każdy z nas kiedyś był mistykiem. Every one of us was w poprzednich życiach. In previous lives. Każdy z nas robił już wszystko. Every one of us was doing practically everything. Ale osoba, która podejmuje teraz proces służby oddania i intonowania świętych imion Kryszny, o tej osobie można powiedzieć, że ta osoba już wraca do swojego domu. But if someone will take very seriously the process of chanting Hare Krishna, we can say that person at that moment that person starts to go back home back to Godhead. W tym wersecie Krishna mówi, a kto osiągnął dojrzałość w praktyce służby oddania? Dlatego, że wiadomo, że jest to proces. Najpierw jesteśmy niedojrzali, tak jak jabłko na drzewie. To wymaga pewnego czasu, wymaga kultywowania. Ale kiedyś nadchodzi ten stan dojrzały. When someone is really mature in his state of devotional service. I wtedy taka osoba zaczyna rozkoszować się tą wiedzą w swoim wnętrzu. Then such person could delight himself inside in the heart delight of this knowledge. Oznacza to, że nawet będąc w tym świecie, w tym materialnym ciele, osiąga się tak zwaną pozycję Jivan Mukta, osoba wyzwolona za życia. It means Jivan Mukta, person who is liberated even in this being in this body. In this body. Natomiast po opuszczeniu tego ciała z właściwą świadomością, z wiedzą transcendentalną, co się dzieje z tą żywą istotą? Such person leaves this body with such knowledge and with such pure consciousness. What happens to her? Taka osoba osiąga moksza, osiąga wyzwolenie. Such person will get moksza. Od tych wszystkich problemów. From all these problems. I teraz moksza albo mukti w naszej tradycji jest rozumiana w sposób specyficzny. Moksha or mukti in our tradition is understood in a very specific way. Hmm. Ci, którzy są zwolennikami z szkoły impersonalistycznej, dla nich moksza oznacza po prostu uwolnienie od świata materialnego i wciągnięcie blasku Brahmana. Those people who are attached to impersonal path, for them liberation means getting out of all the problems and so on. I osiągnięcie blasku Brahmana. And getting into the Brahman effulgence. Tak. Natomiast dla Vaishnavów oznacza to osiągnięcie konstytucjonalnej pozycji każdego z nas. But for Vaishnavas it means to get into constitutional original position of all of us. Jest takie miejsce, jest taka pozycja, którą kiedyś każdy z nas zostawił w sieci duchowej. There is such a very special dedicated place and position that everyone of us left this in spiritual world. I w tej naszej oryginalnej konstytucyjnej pozycji każdy z nas ma wieczny związek z Krishną. And in this original pure state, every one of us has a personal relationship with Krishna. Więc naszym zadaniem jest teraz poprzez zdobycie tej wiedzy transcendentalnej starać się zdobyć to wyzwolenie, czyli wrócić do Kryszny, do świata duchowego. Our job here is to take this transcendental knowledge and try to approach Krishna again to inside spiritual world. Dziękuję bardzo. Thank you very much. Hare Krishna.
Czy są jakieś pytania, tak? Komentarze? Czy oprócz tego, że jesteśmy duszą, wiedza transcendentalna coś jeszcze zawiera? Mnóstwo. Ile jest konsekwencji samego zrozumienia, że nie jesteśmy tym ciałem? Okej, to jest proste, to zawarte jest w wielu religiach. Natomiast czy zawiera jeszcze... Światło zawiadywać może naszym światem energetycznym i światem fizycznym, w związku z czym zawiadywane to jest odgórnie. Teraz, czy istnieje również zawarta wiedza na ten temat? W świecie materialnym, całe stworzenie świata materialnego, o tym zawiadują trzy postacie Vishnu. Mahavishnu, Garbhodakshaya Vishnu i Paramatma, czyli Kshirodakshaya Vishnu. Creation and maintaining this world is done by three quality incarnations of Krishna, which means three forms of Krishna. Przedstawicielami tych Vishnu w świecie materialnym są półbogowie funkcyjni, którzy zawiadują różnego rodzaju sprawami administracyjnymi tego świata. Więc wiedza, którą Krishna przekazuje Vaishnavom, czyli osobom, które są zainteresowane powrotem do świata duchowego na swoją konstytucyjną pozycję, on wyjaśnia wiedzę transcendentalną, która dotyczy tego aspektu, czyli kim jestem ja, kim jest on, jaka jest nasza relacja. Natomiast Vaishnavas Krishna says the main subjects that he describes is who are you, who am I, what is our eternal relationship. Natomiast my nie studujemy tej wiedzy, jaką na przykład musi posiadać pan Brahma, który jest główną, pierwszą osobą w tym świecie, który ma mnóstwo spraw do załatwienia i czasami go też boli głowa. No, we don't need this part of the, that's part of the knowledge that, for example, Lord Brahma has, how to do things and how to maintain all these things. Wiedza materialna różni się od wiedzy transcendentalnej tym, że wiedza materialna jest w stanie dać sławę, pieniądze, prestiż, ale nigdy nie da spokoju umysłu ani wyzwolenia. Material knowledge could give someone money or prestige or a good name, fame, but will never give anyone a peace of mind. Dlatego jak długo żywa istota jest w tym świecie materialnym, niezależnie czy człowiek, czy półbogowie, każdy posiada pewnego rodzaju wiedzę materialną, która jest konieczna do spełniania jego darmy materialnej. Everyone has in some part of this material knowledge that is required for him just to live, to maintain, make his duties. Tak. Czyli na przykład Brahmin, nauczyciel, nie będzie, jego nie interesują obowiązki kszatri, czy siudry, czy wajsi. Wajsi nie interesują obowiązki Brahmina i tak dalej. Każdy ma jakieś swoje specyficzne obowiązki. Natomiast my koncentrujemy się na obowiązkach duchowych, które przynoszą duchowy rezultat. Czyli muszą mnie wyzwolić z tego problemu starzenia się, dojścia do śmierci, chorowania. I następnie narodzin. Znaczy, w zasadzie powinny wyzwolić z problemu cierpienia. Sami to cierpienie jest z tym związane, z posiadaniem ciała. Nie posiadając tego ciała, nie ma tego. Cierpienie jest związane z posiadaniem umysłu. Umysł jest również elementem materialnym. Tak. Jest ciałem materialnym, więc to zostawiamy. To jest właśnie część naszego wyzwolenia. Wyzwolenie osiągamy w momencie, kiedy pozbywamy się ciała wulgarnego, fizycznego, pozbywamy się w momencie śmierci, ale żeby wrócić do świata duchowego, nie możemy mieć na naszym koncie reakcji karmicznych, które zmuszają nas do przyjęcia następnego ciała. Musimy mieć odpowiednią energetykę i być odpowiednio rozwinięci. Musimy być na tyle czyści, żeby można było otrzymać ciało duchowe. Tak jest. Wtedy nie otrzymamy następnego ciała materialnego. I wtedy, kiedy jesteśmy już na tym etapie, nasze ciało subtelne ulega rozpuszczeniu. To znaczy taki element jak umysł, inteligencja i fałszywe ego rozpływają się i zostają w tym świecie, a my wracamy do świata duchowego. Dziękuję bardzo.
Słucham? My dojrzewamy do tego, żebyśmy przeszli. Tak, no to oczywiście, że dojrzewamy. To nie jest proste. Ale to jest warunkowane tym, jacy my jesteśmy. To jakim jesteśmy tutaj, zależy od trzech sił natury materialnej. Daliśmy na początku przykład wody, która weszła w kontakt z niską temperaturą i stała się lodem. Krishna tłumaczy, w ogóle widzicie, że w tym świecie działanie żywych istot warunkują trzy siły. Sattva, Rajas i Tamas. Te siły można zrozumieć w ten sposób, że w jednej i tej samej sytuacji trzy różne osoby będą reagowały różnie. Jedna osoba będzie zupełnie spokojna i obojętna, druga się zagotuje ze złości, trzecią może ledwo to obejdzie. To jest właśnie zależne od tego, jaką mamy naturę nabytą, ale wyzwolenie oznacza pozbycie się natury nabytej i odzyskanie naszej natury pierwotnej, czyli natury mojej, a nie natury mojego ciała. Dam taki przykład. Kierowca rajdowy. Na rajdach on uczestniczy, jeździ tym swoim sportowym samochodem. Ale żeby pojechać na rajd, on jedzie swoim prywatnym samochodem, później wraca do domu swoim prywatnym samochodem. Kierowca jest ten sam, ale zależnie od tego, w jaki pojazd wsiądzie, ten pojazd warunkuje jego zachowanie. Jeden pojazd jest szybszy, bardziej zrywny, drugi mniej. Więc w taki sposób właśnie ciało wpływa na nas, na duszę, w bardzo różny sposób. Dlatego ktoś się zachowuje jak choleryk, ktoś się zachowuje jak sangwinik, ktoś się zachowuje jak stoik. To są rzeczy zewnętrzne. Ale musimy od tego się wyzwolić, a to nie jest proste, ale możliwe dzięki wiedzy transcendentalnej. A wiedza transcendentalna oznacza cały ten proces. Oznacza odpowiednie towarzystwo, oznacza intonowanie świętych imion. Transcendental knowledge means actually means the whole process. It means special association, space, czynności, activities. Activities. Więc wiedza transcendentalna, o której mówiliśmy, to, że nie jestem tym ciałem, to jest w ogóle dopiero początek tego zrozumienia. Dlatego, że później jest cała wiedza wyjaśniona w Śrimad Bhagavatam, kim jest Krishna. I am not his body. It's actually a starting point. Krishna explains a lot of more things. Who is he? Wiedza o najwyższym, absolutnie, składa się z dwóch części. Jest niższa część i wyższa. Absolute knowledge is higher things and lower things. Więc wiedza niższa pozwala nam zrozumieć, jak wielki jest Bóg. Lower knowledge means lower knowledge allows us to understand how great is God. Lower transcendental knowledge. Lower transcendental. How great is God? W momencie, kiedy rozumiemy, kiedy zrozumiemy jego pozycję, at the moment we understand his position. Wtedy dla nas nie pozostaje żaden inny wybór, and we have practically no more choice. Tylko zainteresować się nim. To get interested in him. A w momencie, kiedy już się interesujemy nim i podejmujemy proces, żeby się do niego zbliżyć, and when we are interested in him and we get the process to approach him, wtedy w naszym sercu objawia się wyższy rodzaj wiedzy o nim. Then, by his mercy, in our hearts, appears higher knowledge of Krishna about him. A ta wiedza dotyczy tego, jak słodki on jest. And that kind of knowledge in the heart of devotee, of someone who is devotee, that knowledge tells us how sweet he is. Dlatego osoby, które naprawdę chcą osiągnąć tą radochę, to szczęście, cieszyć się. Dlatego takie osoby będą starały się wejść w relację z nim, dlatego że on jest, nie wiem jak po polsku przeznaczyć, bliz, on jest uosobieniem wszelkiej rozkoszy. His personification of all possible bliss. So, if someone would like to enjoy that process, he would like to make an intimate relation with him. Dlatego w pierwszej kolejności, dzięki łasce guru, zaczynamy rozumieć, jak wielki, jak wspaniały jest Krishna, i my podporządkujemy się jemu, zaczynamy zdobywać o nim wiedzę, oczyszczamy nasze serce
I wtedy dochodzimy do tego, że objawiana nam jest wiedza wyższa, która nas całkowicie wprowadza do świata duchowego. By the mercy of Guru, we get the first step understanding how great is Krishna, and then step by step by cleaning our hearts and engaging in devotional service, we go into the moment that we begin to experience how sweet he is. Jest to bardzo ważne, dlatego że dopiero kiedy poczujemy wyższy stopień radości, wyższą jakość radości, będziemy w stanie pozostawić w tym świecie radości niższego rodzaju. When you will experience a higher taste or higher things, then you will be able to live low. Low kinds of pleasures. Ok, chyba czas. Dziękuję wszystkim jeszcze raz. Thank you very much.